Udało mi się wkraść do pokoju jakiejś księżniczki. Ma tu nawet korony. Może będzie jadalna i słodka. Fuj, nie. Nie jest jadalna. Nie interesuje mnie biżuteria. Chcę jakieś przysmaki. Nic tu nie ma. Może coś jest w szafie? Wow, w tej walizce musi być dużo słodyczy. O rany! Znalazłem skarb! I to jest słodki skarb! Ale super! O kurczę, ktoś tu idzie! What? Kim ty jesteś? Co robisz w moim pokoju? Zaraz zadzwonię na policję, żeby cię zabrali. Będą tu za chwilkę. Nie, tylko nie policja! Właśnie wychodzę! Stać! Ręce do góry! Walizka słodyczy na podłogę! Masz prawo zachować milczenie do czasu przybycia prawnika. Proszę za mną. Dziękuję za telefon. Och, to uzależnienie od słodyczy zapędziło mnie do więzienia. Teraz będę musiał siedzieć tu kilka lat, a chciałem tylko coś przekąsić. O nie! Co ja mam tu robić? Nie, no muszę stąd się wydostać. O, napiszę wiadomość. Tu jest ołówek. Użyję papieru toaletowego i napiszę na nim, że dam dużo pieniędzy każdemu, kto przyniesie mi tu słodycze. Teraz tylko trzeba znaleźć kogoś, kto sobie z tym poradzi. Zobaczmy. O, jest! Ej, kto rzucił we mnie jakimś papierkiem? Otwórz to i przeczytaj! No dobra, spójrzmy. Co ty tu napisałeś? Co? Chcesz mi zapłacić za słodycze? Aż tyle pieniędzy? Jestem gotowa! Super, no to czekam! Ha, udało się! Posłuchaj mnie. Mogę złapać każdego przestępcę. Widziałeś? Mam celne oko. Rozumiesz? Ej, kto to jest? Ale niesamowita laska! No hej! Co robisz w więzieniu? Przyszłam zobaczyć się z Bobem, to mój chłopak. Okej, masz 30 minut, idę po kawę. Ale chwileczkę. Taka ładna laska i umawia się ze złodziejem? Bob, przyniosłam ci kole w balonach. Wiedziałam, że to niemożliwe. Świetnie gram w rzutki. O nie, jestem cały w koli! Wiedziałam, że jesteś oszustką. Wynoś się stąd. A ty nawet nie próbuj ze mną pogrywać. O nie! Stać! Ręce do góry! Pał, pał, pał! Ej, a ty kto? Cześć! Przyszłam złożyć życzenia urodzinowe Bobowi. Nie można wchodzić do więzienia ze słodyczami. Naprawdę? To straszne! Będę musiała oddać ci ten tort. O, wygląda super. Bob, najlepszego z okazji urodzin! Trzymaj bukiet kwiatów. A po co mi kwiaty? Gdzie jest tort? Spróbuj. A, to jadalne kwiaty! Szat! Smakują niesamowicie. To też mam spróbować? O rany, ale pyszne! Jestem gotowy zjeść cały bukiet. Nie zjem tego, tylko spojrzę. Nie zjem. No dobra, spróbuję. O, ale pyszny, chcę więcej. Odkroję mały kawałek i zjem. Nikt nawet nie zauważy. Och, jakie to jest pyszne. Uwielbiam ciasta. Chcę jeszcze. Ta dziewczyna coś długo tam siedzi, sprawdzę, o co chodzi. Co wy tu robicie? No nie wierzę, przyniosłaś mu słodycze. Jeszcze raz 100 lat, Bob. Zabieram ci te kwiaty. Ty nie możesz jeść słodyczy. Ale ja mogę. Jakie dobre. Tak mi smakuje. Chcę więcej. Kto tam idzie? Co, dziewczyna w ciąży? Co ty tu robisz? Ups, masz na ustach lukier. Przepraszam, wytrę to.
masz taki słodki brzuszek. Mogę go pogłaskać? Kto w nim mieszka? Przyszłam zobaczyć się z Bobem. Oto nasza wspólna fotografia. Proszę spojrzeć. Och, jak słodko. W porządku. Możesz przejść, tylko nie płacz. Dziękuję. Pa. Cześć, Bob. Przyniosłam ci coś. To na pewno nie moje. Oszalałeś. To słodycze, a nie prawdziwy brzuch. Pokażę ci. Widzisz? To tylko torba. A w środku jest masa słodyczy dla ciebie. No to co, będziesz jadł? No pewnie. Pokaż, co tam masz. O, ja cię, cała torba żelkowych oczu, ale dobre. Wow, chcę więcej. Pyszka. No to kiedy będzie kasa? Co? Przepraszam. Wiedziałam, próbowałaś mnie oszukać. A ty? Oddawaj mi całą torbę słodyczy, gagatku. Natychmiast. No dobra, zabieraj. Chociaż może zostaw mi jedno oczko. Może uda mi się otworzyć tę kratę. Jakie śmieszne filmiki. Uwielbiam oglądać ten kanał. Oj, przerażający moment. Co ona tam robi? Ogląda horrory w pracy? Mam pomysł. Przebiorę się za straszydło. Witaj, pani policjantko. Kim jesteś? Jestem twoim najgorszym snem. Zamierzam cię teraz zjeść. Nie, nie dotykaj mnie. Mam broń. Zaraz ją wyciągnę. Chwileczkę. O, już lepiej. To było straszne. Prawie zaatakował mnie potwór. Czy ty powiedziałaś potwór? Super, bo jestem łowcą duchów i wyłapię je wszystkie. Chwileczkę. Czuję, że tu się coś ukrywa. Hej, Bob! Przyniosłam ci trochę słodyczy. Patrz, ta pułapka na duchy to tak naprawdę skrytka z żelkami. Zobacz. Wow, to są moje ulubione żelki. Ale odlot. Zjesz ze mną? A kto to jest? Zjem wasze mózgi. O nie, to zombie. Musimy uciekać. Do zobaczenia, Bob. Co tam było? Złapałaś coś? Muszę to sprawdzić. Nie boję się nikogo. No i gdzie jest duch? Bob! Nic nie wiem. O mój Boże, nieważne. A teraz zjem ciebie. Nigdzie nie uciekniesz. Kim jesteś? Ej, jestem dziennikarką. Jestem tu, żeby zrobić reportaż o twoim więzieniu dla kanału 123. Pomożesz mi zebrać materiał do programu? Przykro mi, ale nie można tu filmować. Jak to? Ale spójrz, to ja w telewizji. Omawiam najnowsze wiadomości dnia z córką burmistrza naszego miasta. To bardzo miła dziewczyna. Okej. Zrobi ci kilka zdjęć. Przeprowadzę wywiad. Będzie fajnie. Okej. No dobrze, zapraszam. Witam, Bob. Muszę poznać kilka szczegółów dotyczących twojego zatrzymania. Wow, naprawdę? No nie do wiary. Serio? Bob, to ja, Jane. Przyniosłam ci słodycze w przebraniu dziennikarki. Ten aparat i mikrofon są zrobione z czekolady. Fajny miałam pomysł, co? Zadziałał. O kurczę, nie zorientowałem się. Czy ty tu przemyciłaś słodycze? Nie jesteś dziennikarką. Oszustka. Ej, oddaj mi to.
No co za okropny dzień. Miałam nadzieję, że będę w telewizji. Muszę wyczyścić buty. Kto tu idzie? Stać! Co tam masz? Pokaż. Już, już. Przyniosłam pizzę dla najlepszej policjantki w historii. Zobacz, jak ładnie pachnie. Co powiesz? Jestem gotowa dać ci ją za darmo w zamian za twoją służbę. Częstuj się. Ojej, taka jestem głodna. Ale dobre. Najlepsza pizza, jaką jadłam. Świetnie, to ja już pójdę. Muszę odwiedzić przyjaciela za kratami. Cześć, Bob. Przyniosłam ci więcej smakołyków. Częstuj się. Policjantka zajęła się pizzą. Wow, czy to naprawdę dla mnie? O rany. Ej, kto tam tak hałasuje? Muszę sprawdzić, co u Boba. Ale to moja pora obiadowa. O tak, ale dobre. Chcę więcej. Moja ulubiona Coca-Cola. Jaka słodka. Dokładnie taka, jak lubię. O-o. What? Co tam się dzieje? Muszę sprawdzić. Sorry. O rany, wpadliśmy. Stać! Dokąd tak biegniesz? Co za bezczelność. Dawaj te słodycze. Mam całkiem sporo skonfiskowanych smakołyków. Muszę czegoś spróbować. Na przykład Snickersa. Ktoś tu idzie. Muszę ukryć słodycze. Babciu, co ty tutaj robisz? Chwileczkę. Nie możesz tak po prostu wejść do więzienia. Musisz przejść kontrolę. Mam tu specjalną wyszukiwarkę słodyczy. Oj, przepraszam, ważny telefon. Kupiłaś tę sukienkę? Naprawdę? Super stara! W porządku, wchodź, babciu. Tak? Co z nim? A ty co? Ach, nigdy stąd nie wyjdę. Co? Babciu, co ty tu robisz? Tęskniłem za tobą. Ej, przestań mnie dotykać. To ja, Jane, nie twoja babcia. Przyniosłam ci kolejną porcję przysmaków. Trzymaj. Jedz szybko, zanim policjantka wróci. To naprawdę słodycze? Ale super, jakie dobre. To był świetny pomysł. Dam ci więcej, ale musisz mi zapłacić. Wisisz mi sporo kasy. Dobra, dobra, trzymaj. No to ile tutaj mamy? Dla mnie wystarczy. Zatrzymuję pieniądze, a ty możesz zajadać się słodkościami. Do widzenia. Oj, żegnam, moja droga. Chwileczkę, miała na sobie kolczyki. Muszę sprawdzić Boba. Ej, jesz słodycze? Starsza pani ci to dała. Zabieram wszystko. Nienawidzę tych zasad. Są do bani.